Panie Jerzy, ile waży krowa? Krowa dorosła, znaczy krowy się uważa tak. Krowa jako młode jałówki mają gdzieś w granicach do 400-450 kg, zostanie zapłodniona, czyli zostaje już mamą. Po porodzie krowa taka musi mieć około 600 kg, nie? Po porodzie ma 500 z groszami, bo cielak to 60-80, no 80 nie, ale tak 60 kg cielak sam waży przy porodzie, nie? A krowa dojrzała, dorosła, może mieć nawet do 8 metrów, czyli 800 kg. 800 kg? 800 kg. Cofniemy się do tyłu. I patrzcie, tutaj jest taka krowa, to jest krowa na handel, czyli na sprzedaż. Stań, zobacz jaka ona jest, to była też krowa. Dawaj, no. Ej, patrz na ten tyłek, na to wszystko. Ona waży gdzieś w granicach. Koło 700 kilo. No teraz się zasłonię, bo z tamtej strony musiała kamera podejść do ten. I to ona gdzieś koło 700 kilo waży. Ona w ciąży nie jest? Nie, to jest krowa, widzisz, ona już ma mało mleczka, bo już widać po wymieniu, że już nie ma nic, prawie że wydojona. Całkiem zasuszona krowa, nie dotyka się tego, krowa jest spokojnie teraz. Nie, nie jest zapładniana, nic. Dla pana Jerzego i dla pani Zyklindy, że nas tu podjęli. Mamy lekcję geografii podczas wyjścia na Kulikowego. Dziękujemy! Dziękujemy! No to już wszystko wiecie o krowach, nie? Też chcecie wiedzieć o krowach. Nic.